To jak gdyby tworzenie odbywa się na zasadzie tworzenia szkiców. Ty wiesz, że ty się uczysz rysować. Ty wtedy wiesz, że od tego jednego rysunku nie zależy całe twoje życie. I ty dobrze wiesz, że narysujesz te rysunki i być może po kilku latach nawet je wyrzucisz, że ta twoja moc kreacji się nie kończy. Nawet jeżeli te rysunki z czasem pożukną, podrą się, czy po prostu je wyrzucisz do kosza, ty masz nadal moc kreacji. I kiedy podchodzimy tak do życia na zasadzie, że ta moc kreacji się nie kończy, czyli nieudane przedsięwzięcia, nieudane relacje, nieudane wybory, które z czasem postrzegasz, że wiesz, że zrobiła teraz inaczej. Jak gdyby przestają mieć takie znaczenie, bo nie traktujesz ich jako ostateczny rysunek, a siebie jako kogoś, kto już nie ma więcej kredek, tylko po prostu wiesz, że ty możesz stworzyć na nowo. Kredki tutaj rozumiem i kartki jako właśnie nasze intencje, nasze uczucia, naszą uwagę i nasze działania, które wprawiamy w ruch, aby coś wyczarować. Czarowanie to jest takie właśnie kreowanie przestrzeni z niczego. To jest czarowanie. Z niczego, pozornie niczego. Tym czymś są właśnie nasze myśli i nasze uczucia. To jest piękne. Tak jak Bóg stworzył z pozornej pustki, która była jednocześnie wszystkim. Miłość tak tworzy. Jeszcze coś chciałam powiedzieć a propos tej właśnie bycia w sercu, że to było właśnie takie coś, czym chciałam się podzielić w tym filmie przede wszystkim, że teraz sobie to przypomnę, mam nadzieję. Pokażę wam w międzyczasie miejsce, w którym jestem. Co ja chciałam powiedzieć o tym sercu? Aha, wiem, że porównując to jakby też z byciem w umyśle, że kiedy my nie świadomie nie podejmujemy wewnętrznych decyzji, czyli nie mówimy, hej, chcę tego doświadczyć, nie odpowiadamy sobie na to pytanie, czego ja chcę doświadczyć, tylko zamykamy oczy i tak jakby wszystko dzieje się, my nie chcemy brać w tym udziału, albo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy wpływać na rzeczywistość i wybierać i tworzyć samodzielnie, znaczy nie samodzielnie, ale jakby z siebie, to po prostu życie nas niesie. Życie nas niesie samo. A kiedy niesie nas samo, bez naszego udziału, czyli w sensie takim bez naszych intencji, bez naszych własnych takich wewnętrznych wyborów, to moim zdaniem jest tak, że nas wtedy przełącza jakby na ten automat umysłu na zasadzie programów i wtedy właśnie nas niesie po prostu w programy, czyli w te przestrzenie, których no, umysł nauczył się po prostu tymi wydeptanymi ścieżkami chodzić i życie nas niesie wtedy rzeczywiście bez naszego udziału i myślę, że większość z nas tak przeżywa życie. I ja teraz też mam szansę to zobaczyć, właśnie dlatego mówiłam o tym zejściu z drogi serca, byciu na tej drodze, wejściu z powrotem na ścieżki umysłu, że mogę rozróżnić to, co się wtedy dzieje, kiedy my się boimy podejmować decyzje inne, ale w zgodzie ze sobą, to przełączamy się na ten tryb automatyczny. I wtedy nas życie zanosi jak taki papierowy właśnie stateczek w kolektywne, różne przestrzenie, ale też przestrzenie, które po prostu umysł dawno wydeptał i on już tam obcykany. On tam się zaprowadzi i tam znowu się znajdziesz i powiesz sobie, hej, już tu byłam, wiem, co będzie za rogiem. Jak my chcemy żyć? Czy chcemy być świadomi swoich wyborów? To jest pytanie też właśnie, które sobie zadaję i zadaję wam. Co dalej? Czego chcesz doświadczyć? To nie jest pytanie, co musisz doświadczyć. Co chce dla ciebie ktoś, coś, gdzieś, żebyś doświadczył. Tylko czego ty chcesz doświadczyć? To się wydaje, że jest... Wiecie, to się wydaje...
bycie aroganckim, bo przecież to Bóg lepiej wie, Bóg tak chciał. Tak nas nauczono myśleć. Nie, ty masz wolną wolę. Ty masz wolność kreacji. I to jest tak wiele, że trudno nam jest to przyjąć tylko dlatego, że wmówiono nam, że nie zasługujemy. Że jesteśmy niegodni, dosłownie używano tych słów, programowano nas, że jesteśmy niegodni. A my jesteśmy godni tak wielu rzeczy, że nawet nam się to w pale może nie mieścić. Bo jeżeli jesteś godny tego, żeby wysłać intencje w postaci nawet nie prośby, tylko projektu, tak Boże, tak życie, tak energią miłości, tak miłości chcę doświadczyć tego i tego. I co się wtedy dzieje? I co, jeśli wtedy życie ci to pomaga stworzyć? Tak długo, jak długo w to wierzysz i jak długo utrzymujesz uwagę na tym, żeby to się wydarzyło poprzez czucie i myśli. To jest tak piękne, tak proste, ale nasze pogmatwane umysły wchodzą na te stare ścieżki i trzeba je pilnować jak takie, wiecie, po prostu takie stare dziadki, które po prostu idą wydeptaną ścieżką do kiosku po gazetę. Takie uparte, stare, spróchniałe, nie obrażając tu żadnych dziadków, ale mi się tak właśnie kojarzy czasami umysł, że to jest taki stary dziadek, taki już wiecie, zgarbiony, skostniały, który po prostu zastygł w tych swoich przekonaniach. Dlatego też dużo ludzi na starość jest takich sztywnych, bo oni mają właśnie takie przekonania już zatwardziałe, ciało to takie odpowiada. I on po prostu idzie, ten umysł idzie po tą gazetę wydeptaną ścieżką już na ślepo. I ci przynosi informacje, które nie ty tworzysz, tylko ktoś tworzy dla ciebie. A wolność zaczyna się wraz ze świadomością, że to ty tworzysz informacje, ty tworzysz te wierzenia w sobie, które stają się prawdą, jeżeli wprawiasz je w ruch poprzez zamiar, poprzez czucie, poprzez serce, poprzez uwagę, intencje, skupienie, myśli i całą swoją wewnętrzną energię, cały swój wewnętrzny asortyment. Wszystkie kredki, masz wszystkie kolory. Mówię to oczywiście do siebie, na nowo przywołując tą moc w sobie, czarując. Nie boję się użyć tego słowa, czarowanie. Bo można je zupełnie inaczej rozumieć, niż nam też nauczono, niż nam też wmawiano. Nauczono nas bać się czarownic, przecież one były palone na stosach. A czarowanie rozumiane jako tworzenie, to jest zupełnie inna rzecz. I nie ma się czego bać. Nie bójmy się własnej mocy. Mówię to do siebie. I do was. Przywołując miłość i moc w nas, w sobie. Świadomość. Skupienie. Na tym, czego się naprawdę chce. Co jest zgodne z nami. No. Piesek tutaj robi kupę przede mną. Więc to jest oznaka, że time to go.